Być może w każdej kadencji wzburzona woda mieszała się ze świszczącym wiatrem, ale słyszeliśmy kobietę, nie wodę. To ona nadawała bieg piosence. Wiecznie przesłonięte morze ze swą rozpaczliwą gestykulacją było jedynym miejscem, przez które szła śpiewając. Czy to duch? Pytaliśmy, bo przecież chodziło nam o ducha, bo trzeba było o to pytać tak często, jak śpiewała. Gdyby to był tylko ciemny głos morza, wychodzący z fal, lub choćby falą barwiony, gdyby to był tylko głos nieba i chmur, dochodzący skądinąd z zatopionej w wodzie rafy, to jakkolwiek czysty byłby głosem głębokiego powietrza, wznoszącą się powietrzną mową, tonem lata, brzmiącym uparcie, jakby lato nie miało się skończyć i niczym więcej. A przecież było coś jeszcze, nie tylko jej czy nasz głos, coś słyszalnego w pozbawionej znaczenia zbiegach wody i wiatru, teatralnych dystansach, spiżowych cieniach, piętrzących się wysoko na horyzontach, górskich klimatach nieba i morza. To w jej śpiewie najdobitniej jawiło się gasnące niebo. To ona wymierzyła godzinę jego samotności. To ona była stwórcą świata, w którym śpiewała. A kiedy śpiewała, fale, jakkolwiek nieświadome, stawały się jaźnią, czyli jej piosenką, bo to ona stwarzała. Patrzyliśmy, jak idzie, tak sama, i wiedzieliśmy, że istnieje dla niej tylko jeden świat, ten, o którym śpiewa i który śpiewem stwarza. Masz cudowny dar do recytacji. Naprawdę widać, że ćwiczysz, czytasz i tak dalej. Cudownie. I można zrozumieć to, co czytasz. I to nie jest ten, to jest po prostu... Czuję się jak Ewa Demarczyk dopieszczona. Bo ja nie potrafię, słuchaj, ja nie potrafię, rozumiesz? Bo wiecie Państwo, czym się różni Ewa Demarczyk od innych pieśniarek? Mówił na jednych z zajęć, nie wiem jak to nazwać. Pan może mi pomoże. To były zajęcia na studiach, ćwiczenia ze współczesnej literatury. Ćwiczenia ze współczesnej literatury. Wiecie Państwo, dlaczego, czym się różni Ewa Demarczyk? Bo Ewa Demarczyk interpretuje, nie śpiewa. I tak to zapamiętałam. I może cieszę się, że udaje mi się tak przeczytać, że narzucam, czy pomagam rozumieć tekst swoją interpretacją głosową. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No naprawdę, ze szczerego serca. Pięknie czytasz, od początku pięknie czytasz. Opowiadasz, recytujesz, mówisz, bo to nie jest łatwe, wiesz. To nie jest łatwe sobie usiąść i nagle otworzyć swój tomik i czytać. Ja bym nie potrafił. Spróbuj. Przymierzam, ale to będzie jazda. Ja robię to pierwszy raz. Tak? Niemożliwe. Tak. Fantastycznie. Dobrze. To jest pierwsze czytanie bez lęku. Bez lęku. Aha.